Szanowni Państwo, program młodzieży, sytuacja osób niepełnosprawnych w ostatnich latach uległa znacznej poprawie, w głównej mierze dzięki ludziom o wielkich sercach, którzy niosą im bezinteresowną pomoc i całkowicie angażują się na rzecz pracy z nimi i dla nich. Za chwilę poznamy dwie wyjątkowe osoby, które z pracy na rzecz niepełnosprawnych uczyniły sens swojego życia. Zapraszam na scenę panią Annę Klińską-Majcher ze Stowarzyszenia Twórczości Artystycznej Osób z Zespołem Dawna Opatrzność, w ramach którego działa Grupa Teatralna Dzieci i Młodzieży Opatrzność. Grupa ta przygotowała dla nas spektakl Królewna Śnieżka. Bardzo serdecznie. Grupa teatralna osób z zespołem Dawna powstała 8 lat temu, w 2008 roku i teraz jest kontynuacją to Stowarzyszenie Twórczości Artystycznej. W ciągu tych 8 lat wystawili 8 spektakli, które odbyły się na scenie teatru w Radomiu, a później były występy na różnych innych scenach. Zaczynaliśmy od spektaklu, wydawało mi się najłatwiejszego, takie jasełkowe przedstawienie Święta Noc. I to już był problem dla nich, był płacz, było wycofywanie się, my nie damy rady, będą się z nas śmiać. No w tej chwili już oni mocniej stają na nogach, już twierdzą, że to się musi udać. Na pewno jeszcze nie osiągnęli tego, czego byśmy chcieli, ale cieszymy się z każdego ich kroku do przodu, z tego, że stają się coraz mocniejsi nie tylko na scenie, ale i poruszają się mocniej w społeczeństwie. Dziś obejrzycie Państwo Królewnę Śnieżkę, więc po spektaklu Święta Noc była jeszcze Witajcie w naszej bajce, oparta na wierszach Brzechwy i Tuwima. Później był Syn Marnotrawny, Dobry Samarytanin, Czerwone Trzewiczki i Mały Książę, no i później jeszcze Kopciuszek i Królewna Śnieżka. Jaki było przesłanie do Królewny Śnieżki? Otóż zabijanie człowieka przez człowieka przewija się w historii ludzkości od początku istnienia świata. I tak Kain zabił Abla, Balladyna siostrę Alinę, a tu królowa usiłuje zgładzić swoją pasierbicę tylko dlatego, że ta przewyższa ją swoją urodą. Tymczasem dobra i pokorna księżniczka zostaje przygarnięta przez krasnoludki, a piękny książę nie tylko ratuje jej życie, ale też wprowadza do swojego pałacu jako życiową wybrankę. W obecnym świecie lansuje się prawo do zabijania najbardziej bezbronnych istot, które nie są w stanie same się bronić. Tymczasem te niewinne istoty nie tylko chcą żyć, ale też pragną cieszyć się każdym dniem. Mają swoje pragnienia, marzenia, jak każdy z nas. Osoby z zespołem z Dawna mają w sobie coś, czego nie mają inni. Jest to dodatkowy chromozom, który sprawia, że są ufne i szczere, a ich serca są bogatsze o bezinteresowną miłość. Ta wada genetyczna powoduje też wiele życiowych utrudnień. To, co zwykle przychodzi z łatwością, oni, aby dogonić innych, muszą to wypracować z pomocą rodziców i opiekunów. Świat współczesnego człowieka jest opanowany przez ideał perfekcyjnej urody i wszechstronnej sprawności, także intelektualnej. Wady i choroby ludzi są wyrazem ich odmienności, a ta budzi lęk. Pokonanie lęku może otworzyć świat miłości i serdeczności, do której są zdolne osoby z dodatkowym chromozomem. 40-letni Hiszpan z zespołem Dawna, Pablo Pineda, mówi: społeczeństwo o dzieciach z niepełnosprawnością myśli w kategoriach cierpienia. Są wady genetyczne, które wywołują cierpienie, ale nie jest tak w przypadku zespołu Dawna. Można się zespołem cieszyć, rozkoszować, smakować go. Jest to osoba, która zagrała główną rolę w filmie Ja też.
Na pewno on znalazł już we wczesnym dzieciństwie profesjonalistów, którzy zadbali o to, żeby osiągnął życiowy sukces. Jeździ po całym świecie, porusza się samodzielnie i udziela wywiadów. Nie każdy miał takie szczęście, no, ale osiąga to, ile może. Praca z osobami, spędzał na to tysiące godzin ciężkiej pracy wielu ludzi. Ale dawajmy im tyle, ile możemy, żeby coś mogli osiągnąć. Oni już dziś cieszą się z tego, że są wśród Państwa, że będą mogli pokazać tyle, na ile mogli wypracować. Także proszę o wyrozumiałość dla nich i brawa, nawet jeżeli coś nie wyjdzie. Dziękuję serdecznie.